To już trzeci odcinek poświęcony świętu Pejsach. Trzeci i na ten rok ostatni. Może w przyszłym roku, z pomocą Boga, uda mi się nagrać coś o mistycznym znaczeniu Pejsach i o nauczaniu, które wynosimy z tego święta. Dzisiaj kilka ciekawostek na temat święta Pejsach. Zaczynamy! Kuchnia w religijnym, tradycyjnym domu przed Pejsach jest tak wysprzątana, że aż się chce powiedzieć, że można je z ziemi. Ale tutaj ważna informacja, bo w większości hasyckich domów jest przestrzegana tradycja, że jeśli coś upadnie na ziemię w czasie święta Pejsach, to jest to już niekoszerne na Pejsach i nie możemy tego użyć. Nie mówię tutaj już nawet o kawałkach jedzenia i zasadzie 5 sekund, nawet łyżka czy nóż, które miały kontakt z podłogą w kuchni, tracą swoje koszerne właściwości i koszerny status i nie mogą być użyte w czasie święta. Jedną z hasyckich tradycji, ale i tradycji również innych aszkenazyjskich Żydów, jest niejedzenie w czasie trwania Pejsach czegoś, co nazywa się gebrocht. Jest to, krótko mówiąc, maca, która nasiąkła wodą. W praktyce znaczy to, że maca, która jest mokra, nie jest już koszerna i nie można już na przykład zjeść macy namoczonej w jajku i usmażyć, co jest w wielu domach tradycyjną potrawą śniadaniową w czasie Pejsach. Maca w zasadzie jest dopuszczalna tylko w oryginalnej formie i niestety jedynej z ulubionych potraw, czyli knydlach z rosołem, w Pejsach według mojej tradycji niestety nie możemy jeść. Tradycja nam mówi, że święto Pejsach to święto, które naucza. Naucza szczególnie dzieci. I to właśnie dzieci tak naprawdę są najważniejsze przy stole w czasie sederu. One mają się nauczyć i to one są naszą przyszłością i nadzieją. Zgodnie z tradycją, dziecko powinno zadać pytanie, dlaczego ta noc jest inna od reszty nocy w roku. Tuż po tym pytaniu powinno zadać pytanie, dlaczego w każdą noc roku możemy jeść chomec, czyli chleb i maca, a dzisiaj tylko możemy jeść maca. Drugie pytanie to, dlaczego w każdą noc jemy różne warzywa, a dzisiaj jemy te gorzkie, czyli maror. Trzecie pytanie to, dlaczego w każdą noc, gdy jemy, to nie moczymy jedzenia w niczym, a dzisiaj moczymy jedzenie dwa razy. I tutaj należałoby wyjaśnić, że podczas sederu moczymy pierwsze warzywo z tego talerza, który pokazywałem w poprzednim odcinku, w słonej wodzie, które to symbolizują łzy, a później moczymy następne gorzkie warzywo w słodkiej mieszance haroises. I ostatnie pytanie to, dlaczego w każdą noc możemy jeść, pokładając się na bok, albo siedząc, a dzisiaj tylko możemy pokładając się. I tutaj też muszę wyjaśnić, bo w czasie sederu jest tradycja pokładania się, imitując wygodnego króla. Ale o tym będzie jeszcze przy okazji picia wina w seder, o czym opowiem za chwilę. Maca, którą znacie ze sklepów, taka kwadratowa, nie jest macą, którą używa się w domach hasyckich. My używamy w czasie święta Pejsach macę, która nazywa się szmurmaca i jest robiona od początku do końca ręcznie. Maca ta ma kształt podobny do koła, jest okrągła i jest od razu widoczne to, że jest robiona ręcznie, a nie przy pomocy maszyny. Wyróżnia ją to od zwykłej macy, że każdy etap tworzenia macy, zaczynając od zbierania ziarna, poprzez mielenie na mąkę i później same robienie macy, jest pilnowane i doglądane przez kogoś, kto zna się na prawie koszerności. Szmur maca znaczy maca, która była chroniona. Żydzi aszkenazyjscy oprócz niejedzenia chomecu nie jedzą też tak zwanego kitnios, czyli ogólnie mówiąc roślin strączkowych. W czasie Pejsach nie jemy fasoli ani innych tego typu roślin, ani też nic od nich pochodzi. Jest to spowodowane tym, że w dawnych czasach
Pola ze sobą sąsiadowały i istniało prawdopodobieństwo, że ziarenko zboża dostanie się do zbiorów roślin strączkowych. I niech to będzie dla Was wskaźnikiem, jak poważnie jest brane to, żeby w czasie Pejsach nie mieć kontaktu, ani nie posiadać żadnego chomecu. Jest to tradycja, którą podążają chyba tylko Żydzi aszkenazyjscy. Żydzi sefardyjscy natomiast tej tradycji nie mają i zdarzyło mi się, że widziałem na przykład zupę fasolową w czasie sederu, której ja osobiście nie mogłem jeść. Podczas sederu pijemy 4 kubki wina. Pijemy wino, pokładając się na bok, imitując w ten sposób wygodę króla. A ten, kto się nie położy na bok, musi powtórzyć i wypić kolejny kubek wina, już się pokładając. Podczas sederu jemy swego rodzaju kanapkę. I jest to chyba najstarsza znana kanapka ludzkości. Jednym z punktów sederu jest jedzenie czegoś, co nazywa się korech. I jest to kanapka składająca się z 2 kawałków macy, pomiędzy które wkłada się gorzkie warzywa umoczone w słodkim haroises, czyli mieszance wina, jabłek, cynamonu i orzechów. Jedna z mac, które mamy pod sederowym talerzem, a raczej jej część, nazywa się afikomen. Część tej macy tradycyjnie chowamy i ktoś z gości musi ten kawałek znaleźć, bo bez tego nie możemy skończyć sederu. Osoba, która znajdzie kawałek, może wymienić go za nagrodę. Często pozwala się dzieciom szukać tego kawałka macy i wymienić za jakąś naprawdę drogą zabawkę, którą sobie zażyczą. Afikomen jest ostatnim kawałkiem jedzenia, które jemy w czasie sederu. Istnieje jeszcze tradycja, która mówi, że kawałek afikomen powinniśmy zachować i nosić w portfelu na mazaltow. To taki przesąd, żeby nam się dobrze powodziło. Tradycja też mówi, że afikomen ma nam pomóc w spłodzeniu potomstwa, a kobiecie, która będzie rodziła, ma ułatwić poród. Dlatego w czasie porodu kobieta często je kawałek afikomen zachowanego z ostatniego święta Pejsach. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się wyjaśnić, na czym polega święto Pejsach. Chciałbym opowiedzieć więcej, pokazać wszystkie tradycje, bo naprawdę jest o czym opowiadać. Chciałbym pokazać Wam symbole, ale jest to niewykonalne. To trzeba przeżyć i zobaczyć. Jeśli macie pytania, piszcie. Jeśli wybieracie się za ocean w czasie trwania święta Pejsach, to zapraszam do mnie. Jeśli macie pytania, piszcie. E-mail i adres strony Facebook, jak i dodatkowe informacje znajdziecie w opisie. Lachaim i do następnego razu, Bezrat Hashem.